Chciałam wam złożyć króciutkie świadectwo. Po tym świadectwie, które złożyłam dwa tygodnie temu, przyszła opresja. Przez cały tydzień nie zadzwonił ani jeden telefon. Powiem wam, że pod koniec tygodnia przyszedł do mnie lęk. Ale zaśmiałam się diabłu w twarz i powiedziałam nie. Ja mam to, co Bóg mi obiecał. Powiedziałam, ten tydzień był odpoczynkiem dla mnie tylko. I oczywiście telefony się rozdzwoniły, ale co chcę wam powiedzieć? Chcę oddać chwałę Bogu tym, co czyni po prostu przez to, że ja chodzę do tych ludzi, robię te paznokcie i w ogóle oni są uzdrawiani. Teraz byłam u pani sołtysowej naszej wsi i ona powiedziała, że bardzo ją boli brzuch. Od kilku dni nie może sobie poradzić. Ja mówię, poradzimy zaraz. Położyłam ręce, poczuła ogromne ciepło. I została uzdrowiona, po prostu odszedł ból natychmiast. W ogóle powiem wam, że niesamowita jest po prostu widok miny tych ludzi, zadziwionych, co się w ogóle stało. I dla mnie to jest taka ogromna radość, jak mogę powiedzieć o moim Zbawicielu, o moim Bogu, który to robi. To jest tak niesamowite. I w ogóle te moje klientki, muszę wam coś powiedzieć, bo to dla mnie jest tak ważne i tak cenne. Przyszła do mnie moja klientka podczas mojej nieobecności i przyniosła mi prezent. To jest flakon, na którym był wygrawerowany lew i piękny wiersz, który dostałam na urodziny od Niny, księża polskiej. I tam było napisane: piękna, drogocenna perło, jesteś niebezpieczna, nosisz jego berło. Powiem wam, że to jest dla mnie niesamowite, po prostu tak noszę berło Boga żywego i wszędzie tam, gdzie jestem, wszędzie tam, gdzie idę, będę głosić Jego Słowo, będę uzdrawiać, będę uwalniać i ludzie będą widzieć, kim jest mój Bóg, mój Jezus. Amen.